Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi 24 i 25 stycznia w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się 12. Forum Europa-Ukraina. Od marca Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie będzie funkcjonowało w nowej siedzibie. 29 stycznia w Jaśle odbędą się zawody w narciarstwie biegowym dla dzieci i młodzieży. 24 i 25 stycznia w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się 12. Forum Europa-Ukraina. Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym celem forum jest umacnianie dialogu i rozwoju współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Forum Europa-Ukraina ma za sobą już kilkanaście lat tradycji. To jest 12. forum. Po raz trzeci spotykamy się w Jasionce. Jest to bardzo udany pomysł, jeśli wolno mi to oceniać, ponieważ ta problematyka, która jest ważna dla Polski w ogóle, ale osadzenie jej na Podkarpaciu, ona nadaje konkretyki całemu przedsięwzięciu. Po raz trzeci współorganizatorem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Tematyka obecnej edycji skupia się wokół kwestii związanych z kontynuacją procesu reformy i modernizacji Ukrainy. 24 i 25 stycznia tu się spotykamy. Chcemy patrzeć na tą sytuację, jaka na Ukrainie jest, pod względem oczywiście politycznym, gospodarczym, samorządowym. Też nas to bardzo interesuje, interesują nas wszystkie relacje i współpraca z tym krajem, dlatego że jest to ważny partner nie tylko Podkarpacia z racji naszego sąsiedztwa i granicy, ale oczywiście też z punktu widzenia rozwoju sytuacji w całej Europie. Ukraina się zmienia. W ostatnim czasie Ukraina się zmienia bardzo mocno. Zmiany prawa, powołanie struktury antykorupcyjnej, od kwestii urzędów antykorupcyjnych po kwestię sądu antykorupcyjnego, który został jakoby wydzielony ze struktury sądów powszechnych. Niestety jako Polacy, jako polscy przedsiębiorcy bardzo często tego nie widzimy, nie dostrzegamy i myślę, że to forum, nie tylko targi, ale cała impreza ma bardzo duży wkład w podniesienie świadomości wzajemnej zarówno Ukraińców o Polsce, jak i również Polaków, polskich przedsiębiorców o Ukrainie, o realiach ukraińskich. W ciągu 2 dni odbędzie się 30 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym. W wydarzeniu udział zapowiedziało blisko 1000 osób. W sobotę 19 stycznia o godzinie 12 na Placu Papieskim w Krośnie mieszkańcy symbolicznie pożegnali prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, w tym prezydent Krosna Piotr Przytocki. Pogrzeb Pawła Adamowicza odbył się w sobotę w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Dzisiaj połączyliśmy się z Gdańskiem w jedności, obejmując pamięcią zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Oddaliśmy cześć jego pamięci. Wspólna modlitwa udowodniła, że podobnie myślimy w kwestii przeciwstawiania się złu, przeciwstawiania się nienawiści i wydarzeniom, które są bez precedensu, niespotykane w naszym kraju. Szaleniec porwał się na samorządowca, co jest już kompletnym zdziczeniem pewnych ludzi. Musimy się temu przeciwstawić. Thank you.
Zakończyły się prace remontowe budynku przy ulicy Portiusa 4 w Krośnie. Od marca będzie funkcjonowało tam biuro wystaw artystycznych. Obecnie w budynku prowadzone są prace odbiorcze. Cały czas trwają szlify i jeszcze doposażanie i ostatnie prace związane z tą siedzibą, z niezwykłym budynkiem i niezwykłą jego historią. Przenosimy się tutaj z początkiem marca. Luty to będzie taki miesiąc ostatnich naszych, powiedzmy, pożegnań ze starą siedzibą, a urządzaniem się tutaj. W nowej siedzibie mieścić się będą nie tylko większe sale wystawiennicze, ale także pracownie plastyczne oraz baza noclegowa dla artystów. Przestrzeń wystawiennicza Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie to będzie przede wszystkim piętro pierwsze i tutaj mamy taką dużą salę, właśnie w niej się znajdujemy, w kształcie litery L. To jest najważniejsza nasza sala wystawiennicza. Ci, którzy zdołali tutaj odwiedzić nas, mówią, że jedna z najlepiej prezentujących się w tej części Polski. W to wierzę i mam nadzieję, że też będziemy aspirować do tego, żeby być galerią rozpoznawalną. Mamy poza tym wiele przestrzeni edukacyjnych i są to pracownie warsztatowe, pracownie multimedialne, bo to jest też kierunek, w którym będziemy szli i w którym będzie kierowała się nasza oferta. Dodatkowo odrestaurowane zostało patio, gdzie odbywać się będą imprezy na świeżym powietrzu. Mam ogromne przekonanie, że ten projekt będzie jakby kołem zamachowym do rozwoju zainteresowań sztuką wśród młodzieży, szczególnie w tych kwestii audiowizualnych, projektowania w tym zakresie, które jest możliwe w oparciu o zakupiony sprzęt wartości ponad 1 000 000 zł, więc to wszystko, co tam jest nagromadzone w nowej siedzibie WWA, będzie sprzyjało rozwojowi zainteresowań, rozwijaniu też wyobraźni i myślę w nauczaniu też młodego pokolenia odbioru sztuki. Remont budynku kosztował ponad 5 milionów złotych, z czego blisko połowę stanowiło dofinansowanie unijne. Jasielscy radni zgodzili się wnieść 300 tysięcy złotych do Spółki Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle w celu podniesienia kapitału zakładowego. Pieniądze mają zostać wykorzystane na uruchomienie stacji paliw. Chcielibyśmy wzmocnić działalność tej spółki i stworzyć jej możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów. Jednym z tych źródeł i pomysłów to jest utworzenie stacji paliw na bazie, którą posiada w tej chwili spółka. Jesienią ubiegłego roku ze względu na trudną sytuację finansową Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle radni poprzedniej kadencji zdecydowali o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę. Zakład budżetowy był w bardzo trudnej kondycji finansowej, posiadał zaległości, w tym zaległości wymagalne. W związku z tym przepisy przede wszystkim zobowiązują nas do podzielenia części związanej ze świadczeniem usług publicznych i tą część, jeżeli oczywiście dochody z biletów, a tak jest, nie będą pokrywały kosztów funkcjonowania, będzie dofinansowywało miasto. Natomiast aby mogła się spółka rozwijać, aby mogła kupować nowe środki transportowe i przede wszystkim w tym zakresie powinna poszukiwać innych źródeł sfinansowania swojego rozwoju. Ponad 2,5 tysiąca uczniów z Podkarpacia skorzystało w ubiegłym roku z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych w dentobusie. Korzystają z nich uczniowie małych szkół w tych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu lekarza-dentysty. Jak do tej pory największa liczba pacjentów była z powiatu rzeszowskiego, tego ziemskiego. No jest to powiat rzeszowski, jest chyba jednym z największych terytorialnie i on jest rzeczywiście bardzo też rozrzucony. Są tam już też te takie tereny pogórza właściwie, w okolicach Dynowa chociażby, gdzie rzeczywiście są miejscowości dosyć trudno dostępne. Dosyć dużo świadczeń było także w powiecie jarosławskim. Myślę, że już same liczby pokazują, jak bardzo potrzebnym, ale też dobrym rozwiązaniem okazał się ten jeżdżący gabinet dentystyczny. I na tym pierwszym etapie, jeżeli to są pierwsze wizyty w szkołach, no to przeważnie to były świadczenia takie dotyczące przeglądów lekarskich,
oraz świadczeń stomatologicznych, profilaktycznych. Stosunkowo jeszcze niewiele było świadczeń związanych z leczeniem. Dziecko wchodząc do dentobusu po prostu odbywa z nami, znaczy ze mną głównie, czy z moimi koleżankami, rozmowę na temat profilaktyki, w jaki sposób, znaczy czy myje zęby, na temat sposobu żywienia w rodzinie, czy posiada własną szczoteczkę do zębów, pastę do zębów. Ogólnie rzecz biorąc oceniamy to dziecko pod względem jakiejś tam świadomości dbania o zęby. Mobilny dentobus trafił na Podkarpacie w połowie ubiegłego roku. W Muzeum Podkarpackim w Krośnie oglądać można wyjątkową ekspozycję poświęconą tematyce zimowej. Zebrane eksponaty pochodzą z XVIII, XIX i XX wieku. Zima, a jak to dawniej bywało, to wystawa o charakterze interdyscyplinarnym. Prezentowane są na niej zabytki o charakterze historycznym, etnograficznym, ludowym oraz artystycznym, a zobaczyć można m.in. niezwykły zbiór drewnianych nart, zabytkowe łyżwy, bobsleigh oraz dziesiątki zdjęć, listów i dzieł sztuki. Bardzo ciekawe na tej wystawie są eksponaty związane z kulturą i sztuką huculską. Prezentujemy tutaj pięknie rzeźbione sanie huculskie, czy między innymi przody sań, również z bogatą dekoracją rzeźbiarską, a także różnego typu pamiątki związane właśnie z okresem świątecznym. Są to między innymi karty pocztowe, czy też nawet malowane bombki. Na ekspozycji zaprezentowany jest również czekan Mariusza Zaruskiego, założyciela Topru, oraz narta używana przez pioniera narciarstwa polskiego Stanisława Barabasza w Cieklinie w 1888 roku. Słynna, legendarna narta Stanisława Barabasza, która została wypożyczona z Muzeum Tatrzańskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. Zachowała się tylko jedna, druga uległa zniszczeniu, spaleniu w Tatrach, w schronisku na Hali Pysznej. Są również narty dwudziestowieczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego, produkowane w renomowanych firmach, między innymi zakopiańskich, Bujak, Zubek. Takim unikatem i zarazem najstarszym obiektem, zabytkiem na naszej ekspozycji jest łyżwa z XVIII wieku. Unikatowy jest także zbiór 8 plakatów reklamowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Są to bardzo rzadkie plakaty, które reklamują m.in. Mistrzostwa Świata FIS w Zakopanem w roku 1929-39 oraz szereg innych plakatów. One są nacechowane takimi elementami sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego Art Deco. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów kilkudziesięciu instytucji, w tym m.in. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Tatrzańskiego imienia dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ekspozycja będzie prezentowana do 10 marca. 29 stycznia na Nowym Torze Rolkarsko-Narciarskim w Jaśle odbędą się zawody w narciarstwie biegowym dla dzieci i młodzieży. Do Jasła zjedzie ponad 1000 zawodników z całego regionu. Udało nam się w tym roku właśnie uzyskać pierwszy raz pozwolenie i Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski zaproponował nam organizację takich zawodów rangi wojewódzkiej i właśnie 29 stycznia takie zawody tutaj spróbujemy zorganizować. Tor powstał w grudniu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W czasie zimy ma być wykorzystywany do narciarstwa biegowego, w pozostałych miesiącach do jazdy na rolkach. Jego pomysłodawcą jest Damian Ciborowski, prezes i trener klubu sportowego Speed Jasło. Pomysł powstał kilka lat temu, żeby dzieci miały na czym jeździć, przede wszystkim na łyżwarolkach. Ale sami wiemy, że po asfalcie, gdzie nie jadą samochody, gdzie nikt nam nie przeszkadza, można jeździć na różnych formach takich kółkowych, czyli na nartorolkach, na łyżwarolkach, na hulajnogach, na rowerach. Widzieliśmy również, jak tor powstał niedawno, że nawet niektórzy Nordic Walking już uprawiają. No i jak śnieg spadł, to od razu wykorzystujemy i po tym torze jeździmy na nartach. Tor ma 4 metry szerokości i zajmuje powierzchnię 2400 metrów kwadratowych. Jego budowa kosztowała 500 000 zł. Podczas ferii na obiekcie będą odbywały się zajęcia narciarskie.